okrętna ścieżka wyłożona kostkami bogatej tradycji, sukcesów, ale też gorzkich porażek. Ostatecznie jednak za miły szlak wiedzie ku zwycięstwu. Jednym z symboli polskości jest Konstytucja 3 maja. Pierwszy tego typu spisany akt prawny w Europie. Wartości zawarte w Konstytucji 3-majowej: wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Konstytucja była pisana i uchwalona w czasach trudnych w historii naszej państwowości. Rzeczpospolita stała nad przepaścią, była rozkradana przez naszych sąsiadów i targana wewnętrznymi konfliktami panującymi wśród uprzywilejowanej szlachty. Ale jej twórcom przyświecał jeden cel – dobro kraju i całego społeczeństwa. Wykorzystajmy święto 3 maja jako okazję do refleksji. Pomyślmy o tym, co robili nasi przodkowie, a czego my dziś robić nie musimy. Przed nami stoją bowiem inne zadania, pozornie łatwe, jednakże niezwykle istotne dla nas i przyszłych pokoleń. Nie możemy zlekceważyć obowiązku, którego rezultat w przyszłości zdefiniuje nasze pokolenie. W duchu dumy i patriotycznych wartości spędźmy ten dzień. Niech posłuży za mobilizację do działań dla nas samych i naszych bliskich. Każdy z nas ma prawo do osobistego przeżywania emocji, jakie budzi w nas słowo patriotyzm. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzinnej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra. Miejmy świadomość, że miłość do ojczyzny to nie tylko cześć dla symboli narodowych, nie tylko pamięć o bohaterach czy uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, ale też miłość i szacunek okazywany innym. Pamiętajmy, że patriotyzm nie jest abstrakcyjną ideologią, ale moralnym wezwaniem, aby świadczyć dobro tu i teraz, w konkretnych miejscach, w konkretnych warunkach, pośród konkretnych ludzi. Dziś zatem patriotyzm powinien wyrażać się w życiu naszych rodzin, które są pierwszą szkołą miłości, odpowiedzialności i służby bliźniemu. Przestrzenią, w jakiej codziennie zdajemy egzamin z patriotyzmu, są miejsca, gdzie toczy się nasze codzienne życie. Gmina, parafia, szkoła, zakłady pracy, wspólnota sąsiedzka i lokalna. Wszędzie tam patriotyzm wzywa nas do życzliwości, solidarności, uczciwości i troski o budowanie wspólnego dobra. Niech uczucia patriotyczne będą w nas tak żywe, jak 230 lat temu. Bądźmy dumni z dokonań naszych przodków, I róbmy wszystko, by nie zaprzepaścić pracy, jaką pokolenia Polaków włożyły w to, byśmy dziś mogli z radością śpiewać. Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie.